co? Jak? Co? Nasz mózg składa się z modułów. Wśród tych modułów nie ma koordynatora. Istnieją nieświadome i świadome moduły. Moduły między sobą nie zawsze komunikują się. Nieświadome moduły rzadko informują świadome moduły o negatywnych zdarzeniach. Nasza świadomość jest programowana, aby promować się do innych. Nasz mózg generuje najpozytywniejsze komunikaty o nas, które jeszcze dają się obronić. Wynikiem tego jest to, że nasza świadomość to maszyna do autopromocji. Ale musimy być uważani jako wartościowe części społeczeństwa, aby zabezpieczyć dla nas i naszych najbliższych najlepszą pozycję w społeczeństwie. Aby zabezpieczyć najlepszą pozycję w społeczeństwie, ważna jest zasada mówiąca, że nie możemy wyglądać jak egoiści. Jeśli wyglądamy na egoistów, społeczeństwo nas wykluczy. To znaczy, że nasze komunikaty muszą być akceptowane przez inne. Więc ciągle szukamy równowagi między autopromocją naszego mózgu i byciem akceptowanymi. Rozwiązaniem tej sytuacji jest komunikacja. Z punktu widzenia ewolucji, celem naszej komunikacji jest zabezpieczenie najlepszej pozycji w społeczeństwie dla nas i naszych najbliższych, aby nasze geny mogły prosperować. Kiedy ludzie spotykają się z nami, oceniają naszą komunikację na dwóch poziomach. Czy jesteśmy serdeczni i czy jesteśmy silni? Najlepsza sytuacja powstaje wtedy, gdy jesteśmy uważani jako serdeczni i silni. W tej sytuacji wywołujemy zachwyt i zaufanie, ale rzadko jesteśmy uważani jednocześnie jako serdeczni i silni. Jeśli jesteśmy uważani jako serdeczni, zwykle jesteśmy uważani jako mniej silni i na odwrót. Serdeczni ludzie są chętnie widziani, ale wywołują litość. Silni ludzie są mniej chętnie widziani, ponieważ wywołują strach lub zazdrość. Z pogardą spotykają się te osoby, które nie są uważane jako serdeczne ani silne. Serdeczność to empatia jako wspólne odczuwanie i wspólna interpretacja oraz zaufanie i miłość. Pokazujemy serdeczność w komunikacji, jeśli mniej mówimy i więcej słuchamy. Jeśli jesteśmy skromni, pozytywni i pomocni, jeśli próbujemy rozumieć, akceptować i afirmować partnera w komunikacji i jeśli używamy narracji jako narzędzie komunikacyjne. Efektem tego, że jesteśmy uważani jako serdeczne osoby jest to, że otwieramy innych, więc mamy wpływ na innych. Dodatkowym efektem tego, że jesteśmy widziani jako serdeczne osoby jest fakt, że wywołujemy sympatię, a także tolerancję, życzliwość i że inni widzą u nas jeszcze inne pozytywne cechy. Te wszystkie efekty razem pomagają nam być osobami uważanymi jako wartościowe części społeczeństwa. Siła to zdolność powodowania zmian w świecie, na przykład poprzez fizyczną siłę, wyuczone umiejętności techniczne, umiejętności społeczne lub z wytrwałością zdobytą mądrość. Pokazujemy siłę w komunikacji, jeśli ciągle budujemy jasną, konsystentną ramę, jeśli przed komunikacją przyjmujemy władcze pozy ciała i podczas komunikacji pozy stabilne, wyprostowane i otwarte postawy. Jeśli interpretujemy swój niepokój przed komunikacją jako podekscytowanie, jeśli zwolnimy, to znaczy mówimy spokojnie, z przerwami, jeśli komunikujemy bezpośrednio, jeśli jesteśmy wytrwali. Efektem tego, że jesteśmy uważani jako silne osoby, jest to, że otwieramy się, więc czujemy się silniejsi, pewniejsi, optymistyczniejsi, więcej zaangażowani i otwarci, a mniej zestresowani. Dodatkowym efektem tego, że jesteśmy uważani jako silne osoby, jest to, że jesteśmy w stanie lepiej skupić się, to znaczy myśleć jaśniej, abstrakcyjniej, pozytywniej i być twórczy. To też pomaga nam być uważanymi jako wartościowe części społeczeństwa.